wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Tym razem rozmowa z Księżycem. Organizatorami dzisiejszego koncertu jest Gościnny Teatr Groteska, Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej Hawira z Krakowa i producent naszego przedsięwzięcia, pan Aleksander Szumański. Drodzy Państwo, w drugiej części koncertu wystąpi Dorota Helbin, a towarzyszyć jej będzie Paweł Bieńkowski. Szanowni Państwo, tak niedawno, bo 8 marca, zachwycaliśmy się odpowiedzialnością polskich pań, a w szczególności lwowianek, a już dzisiaj pochylamy się nad postacią jednej z najwybitniejszych lwowianek XX wieku, mianowicie nad Władą Majewską. Koncert Rozmowa z Księżycem właśnie jest poświęcony tej wspaniałej artystce. Przybliżymy Państwu jej biografię, działalność i dorobek artystyczny, a także przypomnimy to, co najważniejsze chyba, piosenki z jej repertuaru. Proszę Cię, Alku. Też bardzo serdecznie Państwa witam. I powiem parę słów, bardzo, bardzo Państwa to zainteresuje. Mianowicie było to lat temu 17, 2001 rok, jak miałem turnę w Stanach Zjednoczonych i zaproszono mnie do Chicago na wieczór autorski. Proszę sobie wyobrazić, że na ten wieczór autorski z Los Angeles przyjechał Zbigniew Karol Rogowski. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był dziennikarz naszej Polski. Przyjechała Alicja Bobrowska, pierwsza Miss Polonia, nasza bardzo piękna pani, tak? I miała przyjechać Włada Majewska, bo ona wtedy była w Los Angeles, bo ona stale mieszkała, jak Państwo wiadomo, w Wielkiej Brytanii. No i takiego miałam pecha, właściwie szczęście i pecha, bo tych dwoje przyjechało, a Włada Majewska nie przyjechała. Miała wtedy równych 90 lat. Teraz patrzyłem do Wikipedii, miała 100 lat, jak zmarła. 1911-2011. Proszę Państwa, więc tak. Była polską dziennikarką radiową, aktorką, piosenkarką i parodystką, działaczką emigracyjną, gwiazdą estradową i teatralną. Była także producentem radiowym audycji satyrycznych. Związana była z Radiem Lwów, a zwłaszcza z audycją radiową Wesoła Lwowska Fala. Po wybuchu wojny wraz z Wesołą Lwowską Falą podporucznik Włada Majewska przeszła szlak bojowy 10. Brygady Kawalerii Pancernej generała Maczka. Wystąpiła dla polskiego wojska ponad 800 razy. Ostatni występ zespołu odbył się 17 listopada 1941 roku w szpitalu wojskowym w Whitechurch. Biały kościół. Coś takiego, tak. Po wojnie pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii. Była producentem kabaretów literackich Mariana Hemara oraz aktorką w jego londyńskim teatrze. Począwszy od wczesnych lat 50. przez wiele, wiele lat, proszę Państwa. Natomiast przez ponad 30 lat prowadziła londyńskie biuro rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, nagrywając programy artystyczne, wywiady i codzienne korespondencje. W roku 1994 przekazała polskiemu radiu londyńskie archiwa Radia Wolna Europa z dźwiękowym zapisem twórczości Mariana Hemara. Materiały te były zachowane dzięki jej staraniom. No cóż, na początek posłuchajmy piosenkę Andy Kiczman, lwowianka,
którą oczywiście zaśpiewa Magdalena Sowa. Mamy 19 marca, to dzisiaj się właśnie urodziła Włada Majewska, tylko 107 lat temu, ale urodziła się 19 marca. W Józefa. Z wykształcenia była prawnikiem, z czego się zapewne moja żona cieszy. Ukończyła studia prawnicze we Lwowie na Uniwersytecie imienia Jana Kazimierza oraz Wydział Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Edynburgu w 1945 roku. W 1930 roku podjęła pracę w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Występowała jako piosenkarka i parodystka wraz ze zespołem Szczepka i Tońka w audycji znanej nam na wesołej lwowskiej fali Wiktora Budzyńskiego. Była wierna tej audycji aż do jej końca, to jest do 1946 roku. Wraz z kolegami z programu Wesoła Lwowska Fala
a to musimy się cofnąć jeszcze do czasów przedwojennych, mianowicie w 1938 roku zdała aktorski egzamin eksternistyczny przed komisją ZASP-u w Warszawie. Miała wrodzony talent, nie tylko muzyczny, ale i parodystyczny. No i oczywiście radiofoniczny głos. Gdy w 1937 roku Marian Hemar zaproponował jej pracę w Warszawie, odmówiła, odśpiewując mu jego piosenką „Może kiedyś innym razem”. To innym razem, proszę Państwa, nastąpiło, oczywiście, ale dopiero po wojnie i na emigracji. Piosenkę Mariana Hemara „Lwowskie gwiazdy” zaśpiewa teraz wraz z zespołem Havira Dominika Cieślik Lauf. Państwo zapewne zaskoczeni, bo ojciec Włady Majewski był cenionym adwokatem we Lwowie. Marzył, aby córka została artystką. Łożył na jej lekcje muzyki i tańca. Na spacerach rozmawiał z nią wyłącznie po łacinie, co pomogło jej na studiach prawniczych. Chodziła do kilku szkół, które prowadziły nazaretanki i siostry benedyktynki ormiańskie. Ale gdy wyszło na jaw, że bierze prywatne lekcje tańca u Serafiny Biczówny i występuje w balecie jako prywatystka, musiała zmienić szkołę. Przeszła ze szkoły klasztornej do gimnazjum Olgi Filipy Zychowiczowej, gdzie w maju 1930 roku zdała maturę.
zapisała się na Wydział Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza. W dniu otrzymania indeksu została zaangażowana do Polskiego Radia. Adolf Fleischer, wujek jej szkolnej koleżanki, szukał artystycznie uzdolnionej dziewczyny do audycji reklamowej zatytułowanej Rozmaitości radiowe. I on to właśnie zaproponował młodej Władzie współpracę. Drodzy Państwo, piosenkę z audycji radiowej na Wesołej Lwowskiej Fali pod tytułem W Stryjskim Parku zaśpiewają Magdalena Sowa, Dominika Cieśli-Klauf i oczywiście Awira. Ślub. I no mi ubranie kup, będziesz u mnie wielka pani, weź nie chcę do domu pranie, palcem ciebie nie tknie nikt, i no zarób mi na bit. Panno siadaj, jest huśtawka. Ty Kasiuniu się nie boj. Szczęścia kupę, u wojaka jest już tak, serce łamie jak ten mak. Dominika Cieśli-Klauf. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 19 marca i imieniny obchodzą Józef i dlatego też wszystkim Józefom i Paniom składam bardzo serdeczne życzenia. Zdrowia przede wszystkim. To jest najważniejsze.
Proszę Państwa, teraz posłuchamy takiej szlagierowej lwowskiej piosenki Tajoj Juśku. Dalsza część to jest Dawaj Pyska. Ja to znam na pamięć, ale nie ja będę śpiewał, tylko Wojciech Habela, Magdalena Sowa, Dominika Ciślik-Laut i Dagmara Moskwa z towarzyszeniem zespołu Hawira. Bardzo prosimy. Widzicie Państwo, ta piosenka, ona jest chyba autorstwa anonimowego, tak się domyślam. I ona ma kilka wersji. Jedna taka wersja, która mi się bardzo podoba, taki fragmencik Państwu powiem, że raz idę przez ulicę, a odjedzie wielki sznur, uderzyło mnie coś w plecy, ja pod autem był. Policja, ludzie gwałt, ja leżę jak ten byk, a szofer wrzeszczy z całych sił, tajoj, tajuśku i tak dalej. Było też w Bagdadzie, ale to były wersje, proszę Państwa, emigracyjne londyńskie.
a my trzymamy się oryginału. Tak, ale chodzi o to, że było bardzo wiele wersji tej piosenki, prawda? Zresztą twój papa na ten temat pisał, prawda? Tak, tak. No, potem powstawały właściwie na różne sytuacje okolicznościowe, poszczególne zwrotki. Proszę Państwa, ale wróćmy jednak do bohaterki naszego dzisiejszego spotkania, do Włady Majewskiej. I co jest bardzo ciekawe, mikrofonowy głos, czyli musiała mieć wspaniałą dykcję, ja ją słyszałem. Zdolności parodystyczne i kompletny brak tremy. To jest bardzo ciekawe u artystów, bo raczej wszyscy są stremowani. Nawet Marian Załucki napisał tremę, prawda, tą słynną. Ona o sobie mówiła, byłam bezczelnie śmiała, tak mówiła w czasie występu. I dały jej wielką szansę zaistnienia na antenie nie tylko Radia Lwów, ale i na antenie ogólnopolskiej Wesołej Lwowskiej Fali. Była zatrudniona w Polskim Radiu 8 miesięcy przed powstaniem legendarnej audycji Wiktora Buzyńskiego. Drodzy Państwo, na co dzień zajmowała się przepisywaniem skryptów i scenariuszy programów literackich. Audycje z jedną próbą oczywiście szły na żywo, w każdą niedzielę. Popularność zespołu była tak ogromna, że po kilku miesiącach emisji otrzymywali wykonawcy bardzo dużo zaproszeń z całej Polski na występy estradowe. A teraz usłyszymy piosenkę Emanuela Szlechtera, Ten drogi Lwów, którą zaśpiewa Dominika Cieślik-Lauf. A towarzyszyć jej będzie... Odegrał pewną rolę w życiu Włady Majewskiej. Pianin Marian Hemar
przystojny brunet z czarnym wąsikiem i o przyjemnym uśmiechu, sypiący kalamburami z typowo kresowym akcentem. Jak go opisywał Tadeusz Litwin? Już od kilku lat robi karierę tekściarza kabaretowego w Warszawie. Pisze piosenki dla Hanki Ordonówny, Zuli Pogorzelskiej, Miry Zimińskiej i Zofii Terny. Wszystkie te piosenki, łącznie z Marleną Dietrich i Lucien Boyer, w każdą niedzielę wieczorem parodiowała na lwowskiej antenie Włada Majewska. Audycja nazywała się Gwiazdy przez kalkę. Przypomnimy teraz piosenkę Mariana Hemara napisaną dla młodej absolwentki Konserwatorium Lwowskiego Zofii Terne w teatrzyku rewiowym Qui pro quo pod tytułem Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, znana również pod nazwą Boston o Lwowie, którą do swojego repertuaru włączyła także Włada Majewska. A więc tyle jest miast, tyle jest gwiazd. Magdalena Sowa, która łączy w sobie Zofię Terne i Władę Majewską. Yeah.
śpiewała Magdalena Sowa. Druga wojna światowa przyniosła dramat nie tylko dla tych pomordowanych, ale Włada Majewska nie została zamordowana, ale musiała też przeżyć dramat. Wyjechała ze swojego Lwowa jako członek zespołu artystycznego Lwowska Fala do Rumunii. Po wielu koncertach 8 marca 1940 roku zespół opuścił Rumunię i przez Jugosławię i Włochy dołączył do polskiego wojska we Francji. 22 czerwca 1940 roku po agresji niemieckiej na Francję na małym angielskim frachtowcu artyści ewakuowali się do Szkocji, gdzie 2 dni później odbył się jej pierwszy występ. Zespół Włady Majewskiej wchodził w skład 10. Brygady Kawalerii Pancernej generała Stanisława Maczka, którego po pierwsze jest w Parku Jordana. Po wojnie Włada Majewska pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii. Została producentem kabaretów literackich Mariana Hemara oraz aktorką w jego teatrze w Londynie. Wcześniej została porzucona przez męża Wiktora Budzyńskiego. Zdaniem Jana Nowaka-Jeziorańskiego Włada okazała się dla Radia Wolna Europa prawdziwym brylantem. Ona potrafiła absolutnie wszystko. Jest zdolna, pracowita, oddana temu, co robi. I oczywiście, co było nie bez znaczenia, była powszechnie lubiana. A Londyn był trudny, bo emigranci to ludzie sfrustrowani. Włada potrafiła łagodzić wszelkie spory. Dzięki niej nie było konfliktów nad Tamizą. 4 osoby, Włada, Kielanowski, Wandzia, Badowicz oraz Karski, dostarczali 1/3 programu. Przez ponad 30 lat prowadziła londyńskie biuro rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, nagrywając dla niej programy artystyczne, wywiady i oczywiście codzienne korespondencje. W kabarecie Hemara śpiewała stare piosenki lwowskie i nowe pisane specjalnie dla niej. Wiosną Hemar najbardziej tęsknił za Lwowem. Wtedy Majewska śpiewała wiosenne piosenki. Przypominała także stare lwowskie z Wesołej Lwowskiej Fali. I teraz Dagmara Moskwa przypomni nam taką piosenkę, mianowicie Spacer po Lwowie. Będzie to wiosenny, marcowy, piękny spacer. I zapomnijcie Państwo, że śnieg jest za oknem. Wzdychają drzewa, a drzewa tak.
jeszcze jest druga. Nie, nie będzie, tak. Więc przechodzimy dalej. Nie może być wszystko. Myślałem, że będzie. Proszę Państwa, jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że rozstanie Włady Majskiej z Wiktorem Budzyńskim było jej ogromnym dramatem. Bardzo, bardzo cierpiała i długo cierpiała. Jeżeli się nie mylę, przepraszam, ale wydaje mi się, że nastąpił jakiś związek Włady Majskiej z Marianem Hemarem. Nie jestem pewny, ale zdaje się, że tak było. Ja nie jestem pewien, czy nie nastąpił związek Budzyńskiego z kimś innym. Tak, to niewątpliwie. Ale może zostawmy tę sprawę, tak. bo... Panie Karol, może Pan się wypowie na to. Ja nie mogę gwarantować, ale ona sama powiedziała, absolutnie nigdy nic nie było. A może to był powód? A czy tak było, że ona wyszła za mąża Hemara, bo takie dosyć... Nie. Też Hemar był żonaty. Tak mi się coś robiło, proszę. Ale to plotkarstwo. Jednoosobowy teatr Hemara w Londynie to cotygodniowy, 15-minutowy kabaret radiowy na antenie rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wygłaszał w nim wierszowane komentarze satyryczne do bieżących wydarzeń. W program wplatane były oczywiście piosenki. Marian Hemar w swoich londyńskich programach kabaretowych bardzo często sięgał do piosenek z okresu międzywojennego. Włada Majewska była tą osobą, która znała te wszystkie stare piosenki i tym samym obciążała Hemara. Właściwie ja wiem, czy odciążała, bo to tak należy powiedzieć. Ona go odciążała od pisania tych nowych piosenek. Natomiast Władzie Majewskiej bardzo zależało, żeby właśnie dlatego, że byli na emigracji, żeby te piosenki stare powtarzać. Tym bardziej, że Polonia londyńska, prawda, lwowska znała te piosenki i to miało sens, aby do nich wracać. Także ona była orędowniczką, żeby powtarzać te piosenki. Także nie namawiała go zbytnio do pisania nowych. No oczywiście Hemar robił swoje. Witam kochanych Państwa bardzo serdecznie. Tak zapowiadał w każdą sobotę swoje 15-minutowe kabarety Marian Hemar w Radiu Wolna Europa. Przez 16 lat nadał ich blisko 800. A ja jeszcze chciałbym Państwa jak gdyby zachęcić do przeczytania. W niektórych bibliotekach można to znaleźć. Różnego rodzaju felietony i teksty literackie, jakie Hemar pisał do Radia Wolna Europa, już poza jego twórczością piosenkarską czy poza wierszami. Otóż te felietony są naprawdę warte tego, żeby się z nimi zapoznać, nawet w dzisiejszych czasach. Piosenkę Bal u Bombacha zaśpiewa Magdalena Soba. Maczanka w bufecie jest
zaprusza, daleka zagłusza, już północ wypiła bum-bum. I tam nagle znika ten gwałtna muzyka, śnieg się rozpiewa i szum. I mrugasz oczyma, ty szynku już nie ma, świecie. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, życie osobiste układało się w Ładzie Majewskiej bardzo niedobrze. Przeżyła bardzo ciężko rozstanie ze swoim mężem Wiktorem Budzyńskim w 1949 roku. Była to dla niej tragedia. Łączyła ich nie tylko miłość, ale przyjaźń, młodość, a co najważniejsze chyba, lwów. Myślała nawet o samobójstwie. Pewnego dnia zgnębiona poszła do Orła Białego w Londynie na wieczór literacko-muzyczny Hemara. Siedziałam jak zbita, tak mówiła, bo ciągle przeżywałam rozstanie z Wiktorem. I teraz, proszę Państwa, taka oto historia. Na scenę wychodzi Marian Hemar. Na wstępie zawsze czytał swój wiersz, ale wkłada okulary, rozgląda się, zobaczył Majewską w drugim rzędzie, zobaczył ją zbolałą, samotną i nagle tak przemówił. Państwo się nie pogniewają, jeśli przeczytam wiersz później. A teraz opowiem pewne wydarzenie z mego życia. Nie chcę się chwalić, ale nie tak dawno temu byłem sławny, zamożny. Kobiety mówiły, że byłem przystojny i miałem powodzenie. To były moje cudowne lata. Najlepsze aktorki, Ordonówna, Pogorzelska, gotowe były wskoczyć do Wisły za jedną moją piosenkę. Ale była jedna malutka aktoreczka ze Lwowa i to nie sceniczna, tylko radiowa. Bardzo mi się podobała, wykonywała parodię głosem dziewczynki. I ta aktoreczka na moją ofertę powiedziała: nie, dziękuję, nie pojadę do Warszawy. I teraz widzę ją tu na sali, o tam siedzi. Ludzie zaczęli bić brawa, ponieważ znali Władę Majewską. A on też bardzo dobrze rozumiał jej sytuację. Jego pierwsza żona, Maria Modzelewska, porzuciła go z chwilą wybuchu II wojny światowej i wyjechała z bekami za ocean. Po tym koncercie zabrał ją na kolację do swojej żony, urodziwej Amerykanki duńskiego pochodzenia, tancerki Karol Erik Kai. W przedwojennych filmach jej sylwetka widniała w czołówkach wytwórni Columbia Pictures, a została żoną Hemara. Kaja obdarowała Majewską wielką przyjaźnią. Dla Włady Majewskiej napisał Hemar w Londynie aż 61 piosenek, z czego połowa to oczywiście były piosenki lwowskie.
I teraz Dominika Cieślik-Lauf przypomni nam właśnie jedną z takich piosenek Mariana Hemara, napisaną właśnie specjalnie dla Włady Majewskiej. Będzie to Sen o Lwowie. Dominika Cieślik-Lauf. Jakbym zmierzcha jesiennego dnia, z znajomymi ulicami szła i tam wzdłuż zamkniętych bram każdy kamień w ruchu znam. Nagle jakoś tak się stało, zabłądziłam tam. I serce ogarnia mi strach i czuję tę ból, taką rozpacz i trwogę, i oczy mam całe w łzach. I szukam ulicy, gdzie stoi mój dom, i płaczę. Twoja zwie, numer domu powiedz mi, zaprowadzę cię pod drzwi. Nie wiem, ani już, nie pamiętam już. I chodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I czuję tę ból, taką rozpacz i trwogę, i w oczy mam całe w łzach. I szukam ulicy, gdzie stoi mój dom, i płaczę. Dominika Cieślik-Lauf.
i Sen o Lwowie. Proszę Państwa, to bardzo ciekawe wspomnienia. Włady Majewski. Henar siada do pianina i zaczyna śpiewać. Ja nie wiem, skąd się nagle przypomniało to mi, może mi się w nocy przyśniło podświadomi, może jak to koło grosera przechodzę, ten kminek zapachem zajechał mnie po drodze. Chlip, ten chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Na to śpiewanie Majewska tak odpowiedziała. To jest bardzo ładne, ale kogo obchodzi tutaj zapach chliba kulikowskiego? Wyrwał i tak z ręki i powiedział, to nie śpiewaj. A jednak Majewska sama nauczyła się tej piosenki i kiedy nadszedł czas premiery na scenie londyńskiego ogniska, z wielką tremą i niepewnością zaśpiewała tę piosenkę. Zapowiedź Hemara była krótka. Proszę Państwa, teraz Włada Majewska zaśpiewa piosenkę Chlip Kulikowski. A kiedy skończyła śpiewać, nastała śmiertelna cisza. Klapa, pomyślała sobie Włada Majewska. Ale po 10 sekundach zerwała się burza oklasku. Zaczęli tupać ludzie nogami, krzyczeli bis! Bis! Brawo, Włada! A Hemar wchodzi na scenę i mówi: dosyć, dosyć, proszę Państwa, bo jej ta piosenka się nie podobała. Majewska poczuła się ukarana, ale sukces był ogromny. Piosenka ta jest do dziś śpiewana i zawsze wzrusza słuchaczy, a lwowiakom wyciska łzy z oczu. Proszę Państwa, przed Państwem Dagmara Moskwa i Chlip Kulikowski. Świadomi, może jak jakąś grosera przy
a jak go przekrajać? Nim mama go przekraje, przeżegna jego zawsze, takie miała obyczaje. A jak go przekrajać? To pod mosiądzem skórki, takie duże oka, takie duże dziurki, bo on lekki jak pączek, ale nasz, nie tutejszy, że jak go zjesz, to kamień w żołądku jest lżejszy, bo on lekki jak pianka, że aż dotknąć się frajda i już leży w ręku, gorąca jeszcze pajda, jak żywa. I zdaje się, że nagle tobie powie, ta zjedz mnie i niech to zainteresowana, to się dowiem po koncercie, czy przy ulicy Skarbkowskiej 29, tam mieszkała rodzina mojej małżonki, czy na stole na śniadanko był chleb kulikowski? Zapytam o to. Proszę Państwa, ale tak można powiedzieć, że najpiękniejszą i najbardziej znaną piosenkę z repertuaru Włady Majewskiej, którą Marian Hemar napisał specjalnie dla niej, jest piosenka Rozmowa z Księżycem. I stąd właśnie tytuł naszego dzisiejszego koncertu. A Hemar ją napisał w 1959 roku. Tak, a ja się właśnie w tym roku urodziłem z konieczności w Krakowie. I dlatego mówię, że jestem lwowiak z konieczności urodzony w Krakowie. A mówię, że 60. Nie, to jest błąd. Edytorski tam, ja 59. Tak stary jesteś. Nie, słuchaj, ja ci coś powiem. Człowiek zawsze jest młody duchem, a ciało niech się starzeje. Duch jest ważniejszy. Drodzy Państwo. Była Włada Majewska bardzo lojalna wobec Mariana Hemara. Zadbała o artystyczną jego spuściznę jako dziedziczka praw autorskich właśnie do jego piosenek. Po jakimś czasie oczywiście przekazując je do Polski. Osobiste pamiątki podarowała Muzeum Niepodległości w Warszawie i Instytutowi Sikorskiemu w Londynie. I właśnie tytułową piosenkę Rozmowa z Księżycem zaśpiewa teraz Magdalena Drożdżkowska. Rozmowa z Księżycem. U nas głucha komuna.
zagląda oknem. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na wskroś, bo słyszę, słyszę wyraźnie, że on do mnie szepcze coś. Ta ludzie kokale, ta matko królewska, ta oczą mnie bierze, to panna majewska, a pani się patrzy, jak ona na obcego, jak dwa. Powiedz mi tylko dwa słowa, ty mi to wyjaw sam. Kiedy ja wrócę do Lwowa, czy w ogóle wrócić mam? To co za pytanie, ta pani majewska, ta jasne, a wtedy nie tak dawno, bo w 1996 roku nakręcono film biograficzny o Władzie Majewskiej w reżyserii według scenariusza Andrzeja Safija dla Telewizji Polskiej. Film trwa niepełną godzinę, 57 minut. W filmie jest bardzo wiele interesujących informacji z życia prywatnego i artystycznego Włady Majewskiej. Ja tego filmu nie oglądałem. Maciej Wojtku? Też nie oglądałem. Próbowałem w internecie go znaleźć, nie udało mi się. A próbowałeś? Próbowałem. A nie, tak, ma go odruchów? Ja go mam. Tak? Mogę go udostępnić. O, z wielką przyjemnością. To jesteśmy uratowani. Tak? Tak. Bo nie zrozumiałem. Pan ma ten film także udostępnić. Aha, no tak. Drodzy Państwo, Włada Majewska miała swoje ulubione piosenki. Ich śpiewanie sprawiało, że była po prostu szczęśliwa. Sprawiało jej olbrzymią przyjemność. Najbardziej ceniła sobie piosenki oczywiście Mariana Hemara, jak już wspomniany Chlip Kulikowski, Rozmowa z Księżycem, Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, Sen o Lwowie, Moje serce zostało we Lwowie, Niebieska sukienka, Ach spójrz jak pada śnieg, Piosenka o cmentarzu lwowskim, czyli
Piosenka o, to się nazywa bodajże Cmentarzyk Lwowski. Proszę Państwa, ja się na chwileczkę zatrzymam przy tej piosence, ponieważ w internecie są dwie wersje tej piosenki, krótsza i dłuższa. Krótszą raczej wszyscy znamy, natomiast w tej dłuższej, ona jest jeszcze w internecie, zachęcam, aby Państwo ją posłuchali. Ona trwa coś koło 5 minut, ta dłuższa wersja, no ale u nas cenzura do tej pory w tej dłuższej wersji nie puszcza, także nie chcę mówić o czym, ale jak Państwo będziecie mieć czas, Cmentarzyk Lwowski, Włada Majewska i dłuższa piosenka. To zachęcam do posłuchania. I oczywiście bardzo lubiła piosenkę Kiedy Lwowskie Serce Powie Sobie Szluz. I tą piosenkę Kiedy Lwowskie Serce Powie Sobie Szluz zaśpiewa teraz dla Państwa Dagmara Moskwa. Jedna z ulubionych piosenek. Serce powie sobie szluz. A
Włada Majewska otrzymała bardzo, bardzo wiele honorów. Oto niektóre z jej odznaczeń. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Oficerski Orderu... A to przepraszam bardzo, bo to już mówiłem. Złoty Krzyż Zasługi. Srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Odznaka honorowa zasłużona dla kultury polskiej. Medal Polonia Mater Nostra Est. Honorowa złota odznaka Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Honorowa złota odznaka Stowarzyszenia Lotników Polskich. Krzyż Dywizji Pancernej. Złota odznaka 50-lecia harcerstwa polskiego. Złota odznaka honorowa Koła Lwowian. Złoty medal Kongresu Kultury. Złoty Krzyż Polskich Dywizjonów Lotniczych. Dyplom i odznaka 307. Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskiego. Nagroda Teatralna Dziennika Polskiego dla najlepszej aktorki za rok 1967. Z okazji 80-lecia Polskiego Radia w 2005 roku za wkład w rozwój polskiej radiofonii Polskie Radio przyznało Władzie Majewskiej diamentowy mikrofon. Włada Majewska zmarła 18 maja 2011 roku w domu kombatanta Antokol w hrabstwie Kent pod Londynem. Żyła równo 100 lat jako prawdziwa, oryginalna Lwowianka Złyczakowa. A spoczywa na cmentarzu Norskim w południowym Londynie, tam gdzie mieszkała. Proszę Państwa, no cóż, została jeszcze jedna piosenka, którą śpiewała Włada Majewska, a którą na zakończenie pierwszej części naszego koncertu zaśpiewa Magdalena Sowa. Moje serce zostało we Lwowie. Magdalena Sowa! Wiatry stały przed George'em, Ordynku, Bankier nocą w sztajnie.
piosenkę Moje serce zostało we Lwowie śpiewał Kazimierz Oćwija z Stowarzyszeniem Zespołu Kawira. I ta piosenka zrobiła furorę w Warszawie. Był obecny, jak on śpiewał. Proszę Państwa, to rzadko się zdarza, że publiczność niezwiązana zupełnie z kresami powstała z miejsc i bisowała. Prawda? Dwukrotnie byliśmy w Warszawie z Kazimierzem Świnią. To był dokładnie, ja pamiętam, rok 2009. Jak ten czas szybko biegł. Tak. Drodzy Państwo, a w pierwszej części dzisiejszego koncertu wystąpili Dagmara Moskwa, Dominika Cieśli-Klaus, Magdalena Sowa, Jerzy Skrejko, Karol Wróblewski, Wojciech Pawela. A mieli zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie Aleksander Szumański i Wojciech Pawela. Scenariuszem i reżyserią opatrzył dzisiejszy koncert Karol Wróblewski. A producentem był pan Aleksander Szumański.